Witam cieplutko wszystkich zebach z tej strony. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy sobie ograli dzisiaj takie prościutkie bluesową zagrywkę taką. W każdej tonacji oczywiście możecie. Ja to mam fis, prawda, sobie tak ustawiłem. Możemy, prawda, w każdej tonacji. Słuchajcie, najprostszy układ to jest w ten sposób grać i przesuwać, prawda, po bluesowych akordach. Więc to, jeżeli ja jestem fis, to będę miał high cis, prawda, żeby bluesem to pokryć. A oktawa, fis. I efis gram. Potem tutaj z A. Afis, efis. I jeszcze raz. Tylko robię ten początek i tu ciągnę cały bend na H. Ok. Potem idziemy do H. To samo się dzieje, czyli... Podciągamy w tym przypadku E. Słuchajcie, tu możecie... Te nutki są tylko, prawda, o połowę krótszą wartość, w jakim tam tempie gracie. Mówię o tych dwóch. Najlepiej to brzmi, jak one są o połowę krótsze, bo możemy coś kombinować, ale to wtedy jest takie najbardziej te króciutkie. No i tu ten bend, no i potem do cis. Ciągle gram to samo, oktawę. Prawda? I wiecie, no cóż, możemy to grać tu. To nie żadne odkrycie. Możemy tu grać i nie biegać tam. Ale to słuchajcie, wiecie, ja tak się zastanawiałem przez chwilę. Gdybym miał zrobić to rekord na poważnie, ja bym poszedł po tym. Wiecie dlaczego? Bo to są zawsze ze strun, prawda? Z pod palca. A jakbyśmy musieli grać... Wiecie, też, ale zobaczmy. Tu też. Ja myślałem, że będę musiał po pustych grać i coś. Bo wiecie, jest różnica między z palca a z pustej. Ale tu, bo te struny... One są, wiecie, te wiolinowe, one już inny odcień by zostawiły na nagraniu, wiecie, mi się wydaje. A jak gramy po tych, to jest ciągle, wiecie, te same struny, one są skracane, prawda, ale to nie szkodzi, ale one mają ten sam odcień. O czym mówię, zwróćcie uwagę, ja mam E tutaj i mam E pustną strunę, to jest ta sama wysokość dźwięku, ale zwróćcie uwagę, jak się różnią. Prawda, to jest takie... jak fletnia pana raczej, a to jest takie, no jest szarpowate, więc grając w ten sposób ja bym proponował prościutko cały czas ten sam pattern przesuwać.
to zapewni, prawda, bardziej będzie w jednym takim świetle, w jednej barwie. Możemy oczywiście. Tak by wyglądało H, no i jak przesuniemy to do cis, to będzie. Zwróćcie uwagę. A tu. Prawda? To jest bardzo krzyczące z tego miejsca. A tu jest takie bardziej, prawda, smudowato brzmiące. Słuchajcie, myślę, że to wszystko. Nie ma słowa tu opowiadać. Wiecie? A słuchajcie, jeszcze możecie to, wiecie, sobie zabrudzić. Czyli możecie, ja bym proponował zacząć bardzo wyczyścić to. Prawda? Ale potem zwróćcie uwagę, że możecie z tego zrobić po całym Fis 5 uderzyć. Prawda? Jak tam się, prawda? Dodać troszeczkę energii, jak was pójdziecie do góry z tym riffem, to możecie sobie, prawda? Bo to jest proste do zagrania, łatwo to kontrolować emocje w tym, więc możecie sobie tu emocjami. Prawda? Więc ja bym miał tyle uwag. Taki króciutki, prawda, bluesowy schemacik. Oczywiście nie zapomnijcie, że w każdej tonacji możemy. Oczywiście tu należy liczyć się z tym, że tu jeszcze D i E grabniemy, ale jak zaczniemy grać stąd, no to nie da rady tam już, prawda, nam wejść. Będziemy musieli grać tym. Prawda, z tym układem krótszym, bo tam nie sięgniemy, się skończy nam gry. Słuchajcie, dziękuję ślicznie. Pozdrawiam cieplutko. Zębak był tutaj. And see you next time. Take care, guys. Bye, bye.